Cześć Minecraft kumple, z tej strony Over i nie wiem czy wiecie, ale jeżeli w tym momencie nie stawicie łapki w górę, to będziecie sus, więc lepiej w tym momencie stawcie łapkę w górę. I jeszcze przed startem odcinka zapraszam was wszystkich serdecznie na mój serwer, IP to rgmc.pl. Jest to sieć serwerów, na której znajdziecie naprawdę wiele trybów, na przykład Survival, Bedwars, OneBlock, Skyblock, PvP, naprawdę wszystko tutaj znajdziecie. I jeszcze taka mała informacja, w ten piątek o godzinie 18:00 startuje nowa, długo oczekiwana edycja trybu Mega Enchant 1.17, więc jeżeli chcielibyście sobie dołączyć na Mega Enchanta, na nową edycję, to w ten piątek o godzinie 18:00. Mam nadzieję, że wszyscy wbijecie i życzę wam jego oglądania. Dzisiaj przedstawię wam nowy rodzaj skamu, na który... Co ten gracz robi? Dobra, nieważne. Dzisiaj przedstawię wam nowy rodzaj skamu, który pojawił się naprawdę stosunkowo niedawno. W Minecrafta gram tak od, nie wiem, 5 lat, a dopiero od jakiegoś tygodnia zaobserwowałem, że ludzie próbują skamować tym sposobem. Mam nadzieję, że dzięki temu odcinkowi nikt z was nie zostanie w ten sposób oskamowany. Możecie również powiedzieć o tym skamie swoim kolegom z gildii, przyjaciołom z działki lub wysłać do nich ten filmik, aby oni również nie zostali oskamowani przez skamerów w sposób, który wam zaraz przedstawię. Skam ten rozpoczyna się tym, że osoba, która chce was oskamować, wbija sobie na jakiś serwer Minecraft, przykładowo jest to serwer rgmc.pl, i na czacie wysyła wiadomość, którą teraz możecie sobie zaobserwować na ekranie, teraz wam ją wkleję. Jak widzicie w tej wiadomości, skamer proponuje darmową rangę lub premkę, ale na początku trzeba go dodać do znajomych na Discordzie. Mam tutaj dla was pierwsze ostrzeżenie i tutaj naprawdę możecie mnie zapamiętać to ostrzeżenie i stosować go już na zawsze do końca swojego życia. Nie ma nic za darmo, pamiętajcie o tym, jeżeli ktoś wam oferuje premkę za darmo, jakąś grę, item, rangę, jest to na 99,99999% skam. Dlaczego tak jest? Ponieważ nikt nie jest świętym Mikołajem i żaden randomowy gracz nie będzie wam za darmo kupował premki za 100 zł lub rangi za na przykład 200 zł. Nikt tak nie zrobi, pamiętajcie, jeżeli ktoś wam pisze, że da wam coś za darmo, ale na przykład trzeba go dodać do Discorda, nie wierzcie w to, ignorujcie taką wiadomość, najlepiej go w ogóle zgłoście do administracji na serwerze, na którym gracie, i taka osoba na pewno zostanie zbanowana, bo to jest na 100% skamer. Zapamiętajcie sobie to, bo to jest naprawdę bardzo ważne, a wiele osób o tym zapomina i szczególnie tych młodszych graczy, jeżeli im się napisze, że dostaną coś za darmo, to w to wierzą. Nie wierzcie w to. Wiem, że osoby młodsze również mnie oglądają i naprawdę nie wierzcie w to, że będzie coś za darmo. Oni was chcą oszukać. Nigdy w to nie wierzcie, nie dodajcie ich, ignorujcie ich, banujcie ich. Dobra. No ale może przejdźmy sobie do dalszej części skama, czyli co się stanie po tym, jak już go zaprosimy na tego Discorda. Na ekranie widzicie teraz krótką wiadomość z właśnie tym wrednym skamerem. Po dodaniu do znajomych napisał on od razu, że jedyne co musimy zrobić, aby dostać Minecrafta Premium, jest wypełnienie ankiety z podobno bardzo prostymi pytaniami, ale wcześniej upewnia się, czy mamy telefon z Androidem. Gdy mu już to potwierdzimy, że tak, mamy taki telefon, to gracz ten wysyła nam linka do pewnej aplikacji. Co to jest za aplikacja? Z tego co się dowiedziałem, jest to aplikacja, dzięki której skamer może odbierać oraz wysyłać wiadomości z waszego telefonu. Na przykład może on wysłać gdzieś SMS-a i potem odebrać sobie tego SMS-a. Z tego co się domyślam, taki skamer po prostu wysyła nam SMS-a, który ściągnie nam na przykład z konta 100 zł, odbiera sobie na przykład kod, który mu przyszedł, potem was blokuje na Discordzie i tyle. Nie macie ani Minecrafta Premium, ani hajsu. Warto wspomnieć również o tym, że skamowanie linkiem to nie jedyny sposób na skamowanie ludzi. Zobaczcie teraz, jeden z administratorów napisał do innego typa i on nie skamował nas linkiem, tylko skamował nas kodem QR. Nie wiem, czy wiecie, co to znaczy i jak w ogóle działają te kody QR, ale działają one tak, że możemy zrobić temu zdjęcie i to automatycznie otwiera link na naszym telefonie. Ja sobie ten kod QR sprawdziłem w pewnej aplikacji i wyszło mi z tego to, że ten kod QR to jest praktycznie identyczny link, który wysłała nam poprzednia osoba. Czyli po prostu również nas chciał tym sposobem oskamować, ale wybrał sobie skamowanie kodem. Dlaczego tak zrobił? Ponieważ pewnie myślał, że jest większa szansa, że się na to nabierzemy, że jeżeli jest kod QR, to nie oszukujmy się, te osoby próbują skamować dzieci, takie, nie wiem, 10-letnie, które jeszcze nie ogarniają tego wszystkiego i myślą, że to jest legit.
I jeżeli taka osoba widzi sobie takie kreseczki, no to pewnie myśli, że nic złego nie może mu się stać i zrobi tego zdjęcie i pobierze tą aplikację, no a potem będzie tragedia, potem będzie stracone pieniądze będą, rodzice będą źli za to, że to dziecko straciło pieniądze i wiecie jak to jest. Mam nadzieję, że dobrze wyjaśniłem wam kwestię tego skamu i że już nigdy nie nabierzecie się ani na ten skam, ani żaden skam podobny, ponieważ no skamy są tak stare jak stary jest świat. Pewnie już w średniowieczu ludzie się na coś skamowali. I najważniejsze jest po tym odcinku to, abyście zapamiętali, że nie ma nic za darmo i abyście nie pobierali żadnych rzeczy od nieznajomych wam osób i nie wierzyli ludziom, że dostaniecie coś wartego 100 zł całkowicie za darmo, bo to jest zawsze skam. I na pewno nieraz jeszcze w życiu ktoś będzie próbował was oskamować, ale z tą wiedzą mam nadzieję, że nie dacie się oskamować i żaden skamer nie będzie się cieszył z waszych pieniędzy. Na sam koniec tego odcinka mam wiadomość do skamerów, ponieważ jestem pewny, że oni również obejrzą ten odcinek. Mam do was wiadomość, a bardziej pytanie. Pytanie, które brzmi następująco. Jak nisko musicie upaść, aby próbować skamować małe dzieci? Bo nie oszukujmy się, żadna ogarnięta i dorosła osoba na ten skam się nie nabierze. Waszym celem są głównie dzieci. Dzieci przykładowo, które mają 10 lub 9 lat. Jak nisko musieliście upaść, aby zabierać tym 9-latkom jakieś 50 zł, które dla nich w tym wieku może być naprawdę bardzo sporą liczbą, bo sam pamiętam, gdy byłem młodszy, to taka kwota 50 lub 100 zł wydawała się dla mnie naprawdę bardzo ogromna. Jak nisko musieliście wy upaść, że za cel obieracie sobie właśnie takie małe osoby? Nie wiem, jak wy się, nie wiem, z tym czujecie. Ja bym się naprawdę nie czuł dobrze, gdybym wstawał sobie rano i wiedział, że idę zaraz skamować 9-latków. To jest coś takiego, jakbyście podeszli pod przedszkole i wyrywali randomowym dzieciakom, nie wiem, lizaki, które sobie mają, albo jakieś słodycze i inne takie rzeczy, byście okradali 9-latki obok przedszkola, no. No jak sobie tak o tym pomyślicie, to jest naprawdę bardzo głupie i żadna normalna osoba taka moralna tak nie zrobi. Więc jeżeli to oglądacie, to sobie przemyślcie wasze zachowanie, przemyślcie swój, kurde, swoje rozumowanie, zarabiać można w inne sposoby. Nie musicie okradać dzieci, to co robicie jest naprawdę bardzo złe. No i zachęcam was, abyście już tego nie robili, bo to jest głupie. A jeżeli tak nadal będziecie robić, to po prostu jesteście debilami, no więcej nic na ten temat nie mogę powiedzieć. Dziękuję za oglądanie tego odcinka, pozdrowienia dla wszystkich, pozdro elo.